Chcesz połączyć komfort ze zdrowiem? To wystarczy, że wbijesz na stronę Diablo Chairs, wybierzesz fotel Diablo i poczujesz oczywiście ten nieziemski komfort. Fotel od firmy Diablo Chairs jest numer 1 w Europie. Fotele gamingowe oczywiście z Diablo Chairs są dopasowane do Ciebie, są w trzech rozmiarach. Mamy tu rozmiary Diablo Kids, Diablo Normal, Diablo King. Spektakularny design Diablo Chairs sprawi, że każdy z Twoich znajomych pozazdrości Ci foteli gamingowych, innych tutaj gadżetów ze firmy Diablo. Na przykład macie tutaj podkładkę gamingową. I nie tylko, macie także tutaj świetnie wykonane biurka gamingowe. Także zapraszam Was na tą stronę Diablo Chairs, macie link w opisie. Kupujcie oczywiście te produkty, bo naprawdę warto. A teraz zapraszam Was do filmu. Ja dałem Ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co Ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. Ja dałem Ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co Ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. W rolniczym dziale wszystko drogie jest. Hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i takie tuczyłbym. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Metek. Witam Was w serii Bracia Polskiej Farmie. Na wstępie tego materiału poproszę Was zostawić tutaj łapeczkę w górę. Standardowo tak jak zawsze. Łapeczka w górę od razu jak wchodzicie na materiał, oglądacie. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy teraz po 34 tysiące subskrypcji na tym kanale. Także zostawcie subika, ten kto jeszcze nie subskrybuje kanału. Oczywiście mordeczko czeka na Ciebie, żebyś to zrobił. Zapraszam Cię także na grupę Szwagry Pipcia, masz link w opisie. Także jeżeli Ci tam nie ma, to zapraszam Cię bardzo serdecznie, żebyś dołączył do tej grupy. Napisz tutaj hashtag. Hashtagiem dzisiejszego odcinka niech będzie hashtag klas. A ja Ci oczywiście przypnę serduszko. I co widzę w dzisiejszym odcinku? Jak widzicie, no jest pożona widzenia rozpierducha na gospodarstwie. No jest. Widzicie, na poprzednim odcinku przyjechał sobie 60-ką Jason, morderca z Woli Brudnowskiej, i postanowił sobie, że za to, że ukradliśmy mu dwie ciężarówki. No i troszeczkę się zdenerwował. No i widzicie, jak to wygląda sytuacja, że mamy zaorane podwórko. No widzicie, tak to ogólnie widzę, wygląda wszystko. Jest całe tutaj podwórko zaorane. Sami widzicie. Teraz tak widzowie. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie poszukiwać naszego klasa. Musimy sobie poszukać tego klasa. Chcieliście widzowie, żebyśmy pojechać odzyskać, poszukać naszego klasa. Oczywiście nasz kombajn, który został nam widzowie ukradziony. Gospodarstwa. Więc to sobie widzowie w dzisiejszym odcinku zrobimy. I nie, dzisiaj tak samo za mną jest Pipciu. Nie tu. Nie, jedną noc. Nie, daj mi noc. Co jest grane? Czy to jest? No, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Już w drugim odcinku było z Las Vegas. Cześć, cześć, cześć. A ja. Co się dzieje? No, także witam bardzo, witam serdecznie. Co to się tu odpierdolniczyło? No bo ty, byłeś tego, bo ty, słuchaj, on ty spałeś w nocy, nie? Bo ja nagrałem drugi odcinek już. Siadamy, to spierdolamy. Bo ja nagrałem drugi odcinek, ty spałeś, nie. Ogólnie był Jason na podwórko za oraną miedzę. Było! Ja byłem w tym, jeśli tak powiedzieć, w banku pieniądze, bo wiem, że ktoś chcieli ukraść mi pieniądze, wiesz o tym? Mhm, tak, tylko że ja widziałem, że ty spałeś na łóżku. No, gdzie? Chyba u Jacksona było, na $100. No i on to przyjechał, kurwa, i widzi, co się dzieje. Butra jakaś mam z tyłu, co to założyłeś z tyłu? A, to butra też spaliłem, bo znalazłem w polu. Podpalaczem bolkiem? Nie, jestem podpalaczem, ale za niedługo będę spalić Jasonowi gospodarkę, muszę. Ty słuchaj, a stare, wracamy elegancko. Z roboty. Jeszcze. Jak to jak do roboty nie chodzisz? No ale szukałem sobie na osiedlu, tam jakieś wieśki były, wiesz? To skawki można zbierać na urzuchowcu, wiesz o tym? No, dobra, słuchaj, bo to trzeba dzisiaj tego, kombaj poszukać. Na kombaj to tam widziałem, to z jaką kombajnem, ale nie wiem, jaki ty w ogóle kombaj masz? Wiem, że taki farmie. Klas był nowoczesny już. A wszystko to pozmieniało się? No chuj to powiem. Pozmieniało się ogólnie wszystko już. Może powiedzieć, co to kurwa mnie nie było w tych czasach, bo byłem... To jeszcze nie widział mnie na odcinku z Las Vegas, wróciłem to furu. Mercedes, jakie to było? Lamborghini. Lamborghini to nie, jeszcze nie widział, to wart 2 miliony. Ciężko było jechać, ale wiesz, że ja wróciłem normalnie z zagranicy tym? Nie, samolotem nie siadałem? Wiem, jechałeś tym bombowcem. Tak. Po co ty oponę dajesz do Indora? No bo to jest śmietnik pieprzony. Nie, Indor. Złodziej, oszust.
Ja chciałem przywitać cię serdecznie, bo i flaszkę chciałem przywieźć, bo z granicy przyjechałem. Tylanty ci przywiozłem. Jesteś w chałupie? Zostaw tego złodzieja pieprzonego, sukinsyna. Tak, to jest mój kolega z roboty. Byś kurwa nie pił jeszcze flaszkę, ci nadal picie flaszki, dał do chałupy ci kurwa wygonię. No bo ty kurwa, chodź, ci buta załaduję. To jest mój rocznik, to jest mój rocznik. Jak tam dawaj, praca polowa? Dawaj, dawaj tego. Prace polowe? A prace polowe trwają, dobrze. Pomagał ci ktoś? Jakiś siąsia albo... Nie, nikt mi nie pomagał. Jak Indor? Słyszałem, że Indor ci w żniwek pomagał. Kto? Indor? Ta Indor to ma człowieka przyczepę mi u Krakowa ze zbożem. Jak? Tam widzę, że tam jest ten... Co? Stoi. Bez. Chłopie. A po co ty opony dajesz tutaj? A bo Sokin synowi postawię tutaj, żeby narobić mu śmietniku na bramie. A potem to postawił ten Szczegawska. Z dzieciaka urbana. A, bo on to sobie zaogrodzi, bo on to ukradł z tego, z budowlanki. Był ten komornik, ja ten komornika nagrywałem w tej budzie. Wiesz? Wiem. Dobra, siadaj do BMW. A po co będę siadł? No bo jedziemy tego szukać, kombajna. No ja wiem, gdzie on jechał. Gdzie? Kurde, to będzie jechał? W lesie. To siadaj. Do ciucha trzawki musimy stąpić, czy jest w chłupie. Ja go w ogóle ani razu nie widziałem na odcinku. A jest ten błotem, co teraz robimy tutaj? Trzeba zasadzić. To się jakoś się zrobi, to się ogólnie jakoś zrobi, że ziemi się jakoś nasypie. Ty umiesz tym jeździć w ogóle, ten BMW? Trawę chyba zresztą, że Lamborghini mogę pojechać. Dobra, to mówi, którą stronę go widziałeś, że jechał. Prrrr, chcę to powiedzieć, kurde bać. No powiem ci na prawo, dawaj. Zaraz powiem, jak to było naprawdę. No jechał tak. Od strony rynku, od szpitala jechał. Dobra, tak? jadę. Policji tam, czekaj, stop, powoli jeździ, to zapierniczasz. Dobra. No teraz tak, jechał w las, tam między polami pojechał, to tędy pojechał. Tam na marynę gospodarkę? Co mówisz? A, bo ty nie znasz, na marynę gospodarkę powiedziałem. Jaka marynę gospodarka, a ono żyje? Pokaż mi, jak to wygląda, mówiłeś, że jakaś akcja była tam. A i to widać, to czekajcie. Jeżeli ja pipczy nam wskazuje widać na tą stronę, no to prawdopodobnie od mafii. A co, to była jakaś mafa? Mnie nie było, nic nie pisali, za nic nie wiedzieli, ani nic. Się działo. No nie, bo miałem ogólnie do czynienia z mafią, wiesz? I właśnie jak mówię w tamtym kierunku, to prawdopodobnie mafia okrada ten kombajn. I co, wpierniczyli ci, czy nie? Czy jeszcze żyjesz? Ja żyję cały czas. To nie wiem, czekaj, jak można jechać tą stronę, bo można jechać tak, że... Ten asfalty można pojechać, ale to droga nie wiem, gdzie ona kieruje. Słuchaj, to pojedziemy tędy, ci przy okazji pokażę gospodarkę maryny, jak nie widziałeś. Ty mi powiedz, co się w ogóle działo, mnie tyle czasu nie było na bracia. O, działo się, tak wiesz, się działo. Szykujcie się na, można powiedzieć, nie wiem, czy można zrazić Mickowski? Na co? Na rozpierdol... No, seria druga. No, ja to mówiłem, ja to mówiłem na wczorajszym. No, to nie słuchał, to nie słuchał, no to wiesz. Dobra, to tu jest gospodarka. O, pierdolę. Jako studołem, ale gadko tego. O, zaraz zobaczcie, co tu się chłopie działo. A ty jakiś... tutaj teraz. O, to przyczepa tego, Indora. Trzeba zawieźć mu. Tak, też przyczepa ogólnie Indora, no. Paka, co tu się działo, jaka studoła? Taka troszeczkę rozpierduszka, o. Tutaj ogólnie Indor zabił człowieka. Gdzie tu człowieka nie ma? Tutaj o, normalnie, ale tu zabrała, bo policja była. Tak? Tak, policja była, zabrała już tego, no, człowieka. Gówno na analizy też zanieśli? Tak, wzięli gówno do analizy. A to chałupa mi się podała, taka drewniana, zielona. No, taka zielona rozpierduszka, fajna, szara wista. Tak, eleganckie ma, chyba do grzechy Kubek mieszka. Też możemy z razem mieszkają, nie wiem. Czapki ale ten, powiem ci, że ta przyczepa taka fajna jest. Na przyczepę to nie, musimy zabić mu chyba, bo może płacze. Dobra, dawaj, wiesz. Ta warsalka jeszcze tutaj zjemy po sobie. Weź mi podpinął zaraz. Patyka. Podpinamy to? Tak. A to gumi weźmiesz sobie, bo tam wiem, że nigdy nie masz. Tak, bo sam może wiedzieć ogólnie tego, tak przyczepa to stoi. Tam jeszcze trzeba chyba płytę obrónikowo załatwić, może coś na odludziu. A to co, jeszcze? Dobra, będzie tutaj. Jest git. Podeszło to? Elegancko. Ludzie sobie pomyślą, że kurwa to dopada, to zapięliśmy tu pociągnie lepiej, trzeba zacząć. Weź to cofaj do tyłu, ja ci powiem ile. Dawaj, cofaj. Masz kierownicę podpiętą? Mam. Nie, bo stuczną. Dobra, dawaj do tyłu. Wykręcisz tutaj? Co bardziej zakręciłeś. Żeby był w drugą stronę jechać. A to mam za dużo mocy, jak jedynkę przy tym człowieku zaraz wjedzie 20 na godzinę. Aha, to ja pierdolę. Tamten ma lepszy but, moim zdaniem. Mara. Mustak, odejść nagrodę. Gdzieś pojechał, stój! Na gospodarkę jadę. A kto, siedziałeś? Nie siedziałem. A ty na nogach się idziesz. Chyba ty kurwa. Siadaj stąd! Jeb, do Bogdanie, z tyłu siedziałem, bo to masz chore ryny. W pociągu przyjąć. Dobra, cześć. Ty muszę dziś wypić kurwa, z tyłu muszę sobie wypić.
Dlatego. Czekaj, czekaj, gdzieś tu jakiś wjazd był, ja tu nigdy nie byłem, o tutaj o nigdy nie byłem. Ale to jest koniec lasu już, to jest ten, a ten, jak się powie. To bryno stoi duże. Aha, to trawa jest i tyle. No tyle, to więcej drogi nie powiedział, a widzisz, chryla stoi. Drzewo to dobra, jest. To jedziemy. To ruraka za klipką. No. Do czwartki można ukraść. Na cienkie wykupiłeś czy na grube? Ja kupuję zawsze na cienkie. A żeby nie na grube. Masz swój, a ja mam swoją działkę tego lasu. Czekaj, pojedziemy jeszcze tam stronę, tam opojedziemy dalej. Ta policja stała. Gdzie? To zaraz zobaczysz, jak to policji nie ma. A skąd ty helikopter masz? A, to ukradłem z policji. No, z policji mogę ukraść. Tylko rura. A to nie był Jacksona? Co na nie, co ty? Tak, on grasuje? Nie no, to był Jacksona, ale to on policję ukradł. I tak? Jedziemy do tego leśnika. Alo, w tej chałupie ktoś jest? Ty, chyba będzie elegancki telewizor mają tu. No, prawda, 53 cale. Ty może nóżce weźmie, pan Darka. Bierze, co się znosi. To butle mi interesuje z wodą. Gdzie? Wiesz, może się napijesz. Kurwa, zamknęli nas. Ja pierniczę. Co? Ty klapę zamknęłem, ja. Chyba, że tak. Ziebrazek wisi. To kurwa, gdzie oni jechał? Chyba tędy jechał. Nie, poleci elegancki. Ty! Ja, pierdolę. O cholera jasna, no, widzowie, nasz kombaj klas. No co on robi? To nie nasz. To nie ty miałeś fara. No nie, to jest nasz, ja kupiłem ten, no. Chyba, że ktoś po pijaku jechał i do wody wjechał. O cholera jasna, widzowie, nasz kombaj, co on tu robi? To chyba piston szedł chyba po pijaku. Ale jaja. No, taki zielony klas. No to tu kurwa mógł wjechać? To może ten kurier mówi, jakiś kurier był. No to jakiś złodzieja, albo po prostu te... ta mafia. No jak do jeziora wpadę, to już po silniku kurwa już stary jest. Właśnie, widzowie, to będzie palić? No i nie będzie? Czekajcie, ja tam wszystko skoczę jeszcze. O, skoczę ja na gazkę. Gumaki weź. Gumaki wziąłeś? Mam, gumaki mam. A to kurwa wpadł, patrz, po całym tymie, się zatopiło, no. No to tak już to ale nie wiem, który głupek widać tutaj wjechał. Nie wiem, ktoś tu musiał widać wjechać, ale nie wiem kto. No jest problem, bo my tego nie wyciągniemy, chyba Polina trzeba jechać. Dobra. Tu z tyłu by zapiął, ciunikiem, ten John Deere, ty mówisz, że to jest tu nie, czy to twój, dawaj. Czy ten mój. Dobra, co najmniej wiemy, gdzie jest. No, dobra, wsadzamy. Tylko ciekawe, jak to tam w ogóle to widzę wepchło tam. No zaraz sprawca zajdziemy. A tak gnój dzieje, ja mu na podwórze wysypię. No, gnój wysypiesz mu, pod. Naprawdę, yep. Zapytuj. I rura. Ja bym przyjechał z tym, z Linko z BMW. Chyba, że traktorem. A wyciągniesz ten BMW, czy nie tym? Ty czekaj, za daleko dojechałem. Wyciągnę, daleko. No. Tam droga z drugiej strony była. Kurwa, ścimać. Już jadę. Wyciągnę na luzie BMW, no. No chyba, że tak. To rura, szybciej jedziemy. Będę, bo będzie po dnia jechać tym chłopie. Tym ciunikiem. To mógł tam kurwa rzucić do jeziora. Właśnie rzucić, nie wiem, kto to mógł właśnie rzucić, ale dobrze znaleźliśmy. Tylko nie wiem, czy będzie działał teraz ten kombaj, bo 50 tysięcy to zapłaciłem. Masz szczęście, że rdzaje się nie złapało, to wiesz, w wodzie stoi, nie zależy ile tam stoi. Dole. Ile tam stoi, leży już co, nie? Na tym. Właśnie, nie wiem kiedy. Bo ty ostatnio kiedy widziałeś, jak jechali, to wczoraj, przewczoraj, nie? A wczoraj, bo kurwa jechałem ten do banki złapać ten firmandości, ale to nie wiem, czy to wyszło, to kurwa wiesz, na kasę. Dobra, otwieraj mi bramę. No się nie zajechaliśmy nawet, a to, o kurwa, klipko rzuca. Dawaj. Gdzie? Tam do Indora otwieraj. No się kurwa opony teraz stać gdzieś, jak tam. Dawaj! Drugą stroną się otwiera. Kurwa, ale opony postawiłem przed drogi. To właśnie. Czekaj, może ja to wezmę te opony. Czekaj, ja wezmę dwa od razu. Kurwa, po jednym bierze. Cyk. Cyk, to na górę. Potem to postawię znowu i dalej pojadę. To gdzieś na to będzie tylko postawił, ja pierdzielę. Yep. No i teraz mam przyjechać, ja. Rura. I ja to przyczepam. Kurwa, no te szczypki postawią się wśród drogi. Bardziej zakręt, wiesz, jakie kurwa kucie masz. Zaraz bierzesz. Gdzie to postawisz? Mu tutaj. Ja pierdniczę. Czekajcie, żeby to wysypać. Tutaj wyjebię, te ciuniki. A sprzęty ma. To chyba nie jego, ale dobra. Wyjebł mu na gnój na środku gospodarki. Co za diep. On się wkurwi, wiesz o tym. A chuj w to. I biznesem dzwoni. Zaraz. Dobra. Oczepaj mi klipkę. Klipkę zostawimy, tak? Dobra, rura. Ty, on jest na podniesiku, ma par, sama się odtań. Zostaje go, poskawi. Dobra, weź tam postaw te opony, ja muszę jeszcze ten linkę przyszykować. Szykuj, ty w ogóle trzymasz jakoś tam? Mam, przy 40 tak. Stoi. Chyba, że tak, ja to stawię tutaj, jak wyjdzie z domu, kurwa, w nocy. Czy w dzień.
Jak to z tymi łąka jak? Wyrosła na ten czas? Tak, jak chcesz, to może jeszcze raz kosić. A, to drugi pokos można ładować. Tylko, wiesz, siano mamy, słomę też mamy, kurwa, to się trawa by się... Kiszonka. Kiszonkę trzeba było ładować. Może w taśmę. I na polu by się postawiło, wiesz. No wiem, w taśmie jest rocyjną. Tam trzeba jeszcze nawozić, żeby ale nie turę. To tak postawię, to będzie tak dobrze? Tak, to ta brama się zamknie. Brama mu wchodzi w ten, a lantarka mnie troski, wiesz o ty? Ty, ja tego się nie da podpiąć pod ten. W ogóle zaczek, kurwa, masz chyba inny. Czy nie? Jep. Nie, to opony, ale to opony skąd wziąłeś? Starego dobra, jakiegoś wozu. Opony? To już miałem, nie wiem skąd to miałem, ale skądś to miałem. Okradłeś, kurwa, komuś. Dobra, to się nie podepnie, bo to się otwiera ten. To czym to można jechać? Czerwiec? Bagażnik się otwiera, wiesz? Jak dajesz X. Nie ma tutaj? Tu też nie ma. No bo to ty pojedziesz BMW, ja pojadę John Deere'em. Chyba, że tutaj jest. Tu też nie ma, kurde, myślałem, że czerwiecko pojedziemy. I parmodzie. Dobra, masz BMW, ja pojadę John Deere'em. Dobra. Ty, ale John Deere'a nie ma. A gdzie jest? Bo jest siewnikiem na polu. Dobra, pojadę tym. Ty wiesz, polu? Dobra, pojadę z Dorem Proximu. To ile Wiktor, jedzie, który nigdy się widał i nie zamknęłem na odcinku jeszcze. No właśnie, ty wieczysz kurwa tak? Kurarynem? A nie mogę zamknąć, bo Simplecy nie działa. Czego ty problem jakie stare nie schowałeś? W tym, w woziu, wozu. A widzicie, auto zajebie. W, uda się nagrodę. Ty schowałeś tam to auto dobrze? Tak, stoi w tym, w garażu jest. A tutaj, da? No. Ty, może z KDF pojechał może? Jeżura! Dobra, jedziemy na zachód. Skręcę na zachód. Ale jedziemy, bo to trzeba tego wyciągnąć dzisiaj. No i co teraz? Im szybciej wyciągniemy, tym mniej czasu będzie leżał w tej wodzie. Może czyli coś to bynajmniej uratuje. To tak samo nie wiadomo, czy to zapali, czy nie. Patrz, ja od ciebie jadę. No to ile jadę? 43 tylko. Chyba, że paliwa tam nie ma w ogóle. Ja mam beczkę jak coś. Jak tam paliwo jest, jest. A tu mam tylko 4 godziny przegrane na tym ciągniku. No ale chodzi o to, że może te złodzieje paliwo spuścili i pojechali. A, z kombajnu? No, mogli też zrobić, bo wiesz, ropa jest droga teraz, wiesz. Tak, to taka możliwość też, no. No, też mogli tutaj możliwość. Tak, to mogli zrobić, mogłoby się ale... paliwo spuścili. Słuchaj, ale silnik też mogli powykręcać niektóre części i złom sprzedać, on marka tam mieszkają, czy nie? Na klapę pozamykane, a wiesz, klapę otworzy, to tam silnik dopiero jest. No to wiesz. Też mogli tak zrobić, zobaczymy zaraz. W środku możesz mieć nic, ale tym, na zewnątrz może lepiej wygląda to wieżę. Bardzo, ale zobaczymy. Wszystkiego się za chwilę dowiemy. Zaczepimy i spróbujemy wyciągnąć ten kombajn. Chyba, że powykręcali wszystko, jak szarpniesz, to się w ogóle całkiem rozkraczy. Może też tak być. Śrubki poleżowali? No, śrubki to po stronie może poleżowali, żeby się potem nie złapał. Dobra, teraz tak, jak tam wjechać, powiedz mi. Tutaj, nie? To BMW tutaj zajadę jakoś, kurwa. Żeby ja się nie wpręczył do tego ziaru. Może ryby jakieś są, połowimy sobie gdzieś i krokodyla w głowę może. Dobra. Teraz taka sprawa, jak to teraz zaczepić? Po kolei, czekaj. Dawaj tędy jedź, potem zburzył, no, tutaj dawaj. Tu i teraz kurwa tak, tu by zahaczył. Krylanta, czekaj, podnerkuję trochę pod spodem. Nie wiem, czy to da rady pod górę jechać, chłopie. Coś ty kurwa. Zaczepiłem. Dawaj. O kurde. Da radę? Nie. Ty, może siadnę może do tego. To siadnij. Ty sprawdzę, czy może zapalę go. Chyba radzę. Skoczę do góry, czy kluczyki są? Nie pójdzie. Kluczyki są! Co dzili kurwa, chce coś grać w wielkiej porze? Czekaj, czy odpalę. Pali? Słyszysz? O jest, no, dymi, no. Dymi, ale trochę jest zastrzeżały, stary kurwa jakiś. Dobra, zapaliło kurwa jakoś. Podnosi się. Rulika działa. O, elegancko. Tylko to silnik się spalił, czekaj. Jak jeszcze raz odpali? Dobra, teraz jak? Ja ciągnę, ale to nic nie idzie. Dawaj, żyj. To ten kurwa ciągnik słaby jakiś jest, to ty kurwa co ty myślałaś? Dawaj, żyj! No ciągnę. Grzesz tak byś kurwa łańcuch kurwa zaraz. To jakoś idzie kurwa, ja myślałem, że będzie słabszy, ale idzie, dobra, patrz teraz, żyj. Patrz, przód podnosi. Dobra, jakoś jedzie, dobra. Nie jestem uszkodzony, dobry jest. Bo ma, nawet do tyłu mogę cofnąć normalnie, na steczny. Dobra, czepiej headlapa. Ja mam sko. Tutaj. Pole. Czekaj, to na to pole zajadę i sprawdzę, czy to wszystko jest dobre, weź to sprawdź. Dobra, ja tutaj stanę. Nie uszkodzony jeszcze, zarany coś jest, komatory może długi 12 V, może spalone są, nie wiem. Jak? Zobacz, sprawdź. Ja mam ideę w dobrym stanie, w takim samym, nie? No.
Nic nie brakuje? Działa tu header, działa. Sieczkarnia jest, tył działa. Też działa chyba. Też się składa chyba. Nie, śrubki nie są pogubione, wszystkie śrubki są, widać. Jak? Mocarnie działa? Dobra, działa, działa, no. Działa, to nie, jest dobre, jest, się rotowało jakoś. Jep, tak, o. To też działa, rura też działa, jedziemy. Ta rura. Ty czarnik zostawiłeś? Tak, tu jest. To jak my wyjdziemy, przeprowadzimy? A kombajnem na razie wrócę na gospodarkę. A ja sam tutaj czekać? No możesz poczekać. No poczekam, że może to złodzieje przyjadą i zobaczy, czy ukradli to. No to ja te kombajnę wrócę na gospodarkę. Teraz nie wiem, gdzie go w sumie schować. Na razie stoi na gospodarce tam, gdzie stał. No chyba, że tak, to nie wiem. Jak ja sobie telewizor może pooglądam. Może coś puszczą dzisiaj. Mod huba tylko. Można sobie pooglądać. Mody. No, widać, także kolejny odcinek będzie z tym związany z Jasonem. Z tym próbą podpalania gospodarstwa. Bo tam, jak mówiłem, że macie zostaje 2000 łapek, to żeście widać zostawili. Także no, elegancko. Macie energię fest. Jakby to po tym odcinku zostawiacie takie ile Mietkowski? Takie... A 1500 będzie, to będzie git. No i kolejny odcinek z Pipciem, o. No, 1500 widzę łapek, to będzie widać naprawdę git. Elegancko będzie zostawić 1500, to widzę, będę zadowolony, będzie elegancko high, że tak powiem, nie? Właśnie, to jeszcze nowy, zachęcam zostawienia zoba, za dzwonki mi widziany. Polecimy no. Po ile Mietkowski? Po 34 tysiące subskrypcji, także subika zostawcie, no. Widzę do zasięgu. I lecimy dalej, bo oczywiście wiecie, za niedługo będą te prace polowe ruszą. Ziemniaki do kopania, buraki, kukurydza, także prace polowe z przed nami, nie? Posłuchajcie, teraz wrócimy za granicę, to jeszcze od razu mu pomogę teraz, bo... Zobaczymy, jak to będzie szło w prace polowe, bo tam Mietkowski chyba nie mamy maszyn chyba. Bo tam mówili, nubytki, weźcie kupcie jakieś nubytki nowe, tak? No nie mamy, do tych prac polowych teraz szykujemy się, no to nie mamy żadnych tych, nie mamy w ogóle. Właśnie, trochę lip. No to nie mamy w ogóle żadnych... Żadnych tych, no właśnie, sprzętów pod to. Tam jeszcze się pola, jeszcze jakiś dokupę w drżawę mam od Krzyśka chyba, to? Pana, no. Tak, 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 no. To się jeszcze wykupię tam swoich pieniędzy, albo jeszcze moje, ja tam ci dołożę te, ile tam, zdychę, dyszkę ci dam. Dołożę to się... Nie, to się widzę, dokupię jakieś kolejne pole, jeszcze Darka się zostawi na jego gospodarkę i tyle. A jego gospodarko co to jest? No to jest, znaczy się komornik wziął i tego, wiesz. A ten John Deere jak to jest? John Deere to jest nasz, ja to wygrałem w gminnych zawodach. A, rajder był gminy. To zagrałeś? Ty z internetu? A, bo ja jechałem tym jego autem. Na czas. Aha, na czas. Ile przegrałeś? Wygrałeś z nim? 2 minuty? A z nim człowiek o minutę ponad, minuta 30 chyba. A skąd ci tyle kuwa stary narosło? Znaczy wie, na zakrętach nie dało rady. A jestem ciekawy, czy ten lesie kuwa jest szczerzony tymi kamerami. Bo nie ma kamer. Chyba nie. Nie. Ale budka jest leśniczego, to nie wiem, wtedy co drzewo cieli, pamiętasz? Ma jak? To pamięta, ta pamięta, kuwa, te... Tak, na live, że my o tym mówili, to wszyscy pamiętali niektórzy. No, dobrze oglądają filmy. Dobra, widzowie, jak widzicie, elegancko się komponuje, widzowie, znów ten klas XL Dominator, oczywiście 98 na naszym gospodarstwie, także zajebiście, żeście go z nim znaleźli. Słuchaj, na nasze areały teraz to... A jest, będziemy robić fest, tym chłopie, koło sprzętu, ja. Czego, że za dużo jest, tak? Nie, to sam raz jest. Ale za tego fala ile dasz? Sprzedałaś? 11. 11. To 11 chyba. Te 50. 50 to kurwa dwa razy więcej, ja pierdolę. No. Także jeżeli wam się wideo dzisiejszy odcinek podał, to pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. To zostawiłeś mi tym kurwa lesie, zaraz mi kurwa porwy. Coś po sobie, to łapeczkę zostawcie w górę, subika na kanale, napiszcie hashtag w klas w komentarzu. Ja przypnę oczywiście serduszko, dzisiaj z nami był Pipciu. Gdzie jak na kamerze nie jestem? No co powiem, chyba z daleka, cześć. Chyba echo będzie słychać mnie, czy nie? No jak? No to cześć, zobaczenia następnego odcinka ze bracie polskiej farmy. No i czekamy na kolejny serię, heja! No, no Farmingo 22 oczywiście na Bućkowie serię, nie? Także trzymajcie się i do kolejnego odcinka już niebawem, czyli w sobotę. Także mordeczki, trzymajcie się i naura!